Są takie dwa niezwykłe momenty na tej ścieżce. Jeden, w którym czasem być może po raz pierwszy spotykamy to czyste spojrzenie życia, czyste i niewinne spojrzenie życia, i nagle zachwycamy się wszystkim. Zachwycamy się wszystkim. Wszystko jest takie piękne, na wszystko jesteśmy otwarci. Wszystko płynie. A później, kiedy już w jakiś sposób ugruntujemy się w tym czystym spojrzeniu, przychodzi spotkanie z powrotem tego ludzkiego. To potrafi być dużym wyzwaniem, kiedy z tej totalnie otwartej perspektywy spotykamy tą ograniczoną ludzką perspektywę jednak, która cały czas jest tą niby naszą i te wokoło, które w ogóle nie rozumią w dodatku. Przynajmniej wydają się nas w ogóle nie rozumieć. Mają swój pomysł na życie. Teraz spotkanie tej swojej ludzkiej perspektywy, wciąż w jakiś sposób ograniczonej, dopóki jest forma, to ma swoje ramy. I spotkanie tych innych przejawów, i w tym zachowanie w jakiś sposób tej otwartości, nie zagubienie tej otwartości i a jednocześnie taka nauka nie walczenia z tym, widzenia, że nawet ograniczona perspektywa jednocześnie może być smakowana i jednocześnie nie zaprzecza tej perspektywie totalnej otwartości. To jest ciekawa droga. Czasem przychodzi na przykład takie pytanie, kiedy patrząc na coś, coś mi się nie podoba, oceniam to. Albo oceniam siebie. A gdzieś w duchowości mówili, żeby żyć bez oceniania. Albo oczekuję, albo mam takie oczekiwania względem siebie czy względem życia. Tak bardzo chciałbym czegoś, albo tak bardzo się czegoś boję. Tak bardzo się czegoś boję. Czy to w jakikolwiek sposób zaprzecza tej otwartości, którą koniec końców jesteś? Czy też w tym, co otwarte, może zaistnieć nawet to ciało mające preferencje, oceniające, oczekujące? Bo jeśli widzę, że nawet na to jest miejsce, nie muszę tego powstrzymywać, nie muszę bronić się przed umysłem, który w pewnych sytuacjach się włącza. Nie muszę bronić się, nie muszę trzymać w ryzach umysłu. Mogę stanąć w tej otwartości nawet względem tego doświadczenia. Niech się dzieje, niech przychodzi to, co przychodzi. Nagle okazuje się, że nie tracę właśnie tej otwartości. I jednocześnie nie jestem zagubiony tak bardzo w tym, co przejawia to konkretne ludzkie doświadczenie. Czy ktoś czuje, że to, co mówię, w jakiś sposób jest akurat dla niego? O, ktoś się odezwał, hej. Ręka do góry. Słyszycie mnie? Słyszycie mnie. Ja czuję, że to, co mówisz, to do mnie dociera. I właśnie mam, chyba mam, jestem teraz w tej fazie drugiej, o której opowiadasz, że już schodzę na ziemię, już tak ewidentnie zeszłam na ziemię. I z tą świadomością, że to, że jestem tym wszystkim i że to jest takie nieograniczone,
ale ja jestem w tym swoim ograniczonym ciele. I nagle widzę, że moje uwarunkowania, po prostu one dalej są, jakie były, tylko że ja je teraz tak widzę. I to jest niesamowite, bo jakieś moje takie różne dziwactwa albo jakieś lęki, to one jak do mnie przychodzą, to Jezu, ja je tak widzę na talerzu. Tak jak kiedyś, jeszcze było mnóstwo tych mechanizmów obronnych, które jakieś takie zamieszanie robiły, że ja po prostu tak jakoś wpłynęłam przez to życie i nie, po prostu nie chciałam zobaczyć pewnych rzeczy. To ja teraz takie widzę, jak na tym stole wigilijnym po prostu tu te śledzie, tu te makówki, tu te pierogi. I to jest takie... Tak. Jakieś emocje, na przykład ostatnio odkryłam, że mam jakąś fobię, że jak mają przyjść do mnie goście, to ja po prostu zaczynam mieć taką tremę, takiego stresa. I ja tak siedzę i tak już prawie się trzęsę. I mówię, jejku, ja nie pamiętam, żebym miała coś takiego. Pewnie miałam, tylko że ja teraz tutaj widzę. I nie da się nie widzieć, nie? To jest nie to, że... widzieć. Ja po prostu siedzę i tak prawie się trzęsę i no nic z tym nie zrobię, nic. Po prostu musi przejść, musi się przywalić. W pewnym sensie jest to jakieś uwalniające, bo ja widzę to, jakby patrzę z tego miejsca, że to po prostu sobie jest. 15 minut temu nie było i pewnie za 15 minut już nie będzie. Ale takie jest takie żywe z tym bycie. Tak, to jest niesamowicie ważne to, co powiedziałeś, bo tak, przychodzi taki moment, kiedy nie da się już oszukiwać siebie, nie da się ukryć pewnych swoich rzeczy i czasami to jest takie szokujące, bo właściwie to co do niektórych rzeczy wydaje się, jakby one nie były albo były na tyle niewidoczne i niedotykające, że bo mieliśmy jakiś mechanizm radzenia sobie z tym, a teraz gdzieś dotykając tego głębszego spokoju, wszystko co w jakiś sposób, użyję tego słowa, nie rezonuje z tym głębszym spokojem, zaczyna być bardzo widoczne, bardzo odczuwalne, czasami wręcz bardzo bolesne, tak. Bardzo niewygodne. Nie da się od tego uciec. Przychodzi taki moment skonfrontowania się z tym. I ciężko powiedzieć, że możemy cokolwiek zrobić. Te rzeczy po prostu czasami trzeba w jakiś sposób przetrawić i to jest taki proces, nie? W którym najpierw to widzisz, tak widzisz i nie możesz nie widzieć. I ileś razy jeszcze to widzisz i to jest coraz bardziej niewygodne i w pewnym momencie już jest takie zmęczenie tym, że musisz to wypuścić. Powiem ci, nie wiem, co to znaczy tak naprawdę to, co teraz opowiadasz. I mam niezłego Pietra, bo co to może być? Wiesz co, dla mnie to najczęściej oznacza to, że po prostu nie jestem w stanie już przejmować się pewną rzeczą, nie? Załóżmy właśnie, że gdzieś w tym całym procesie, w tej całej drodze nagle zacząłem widzieć swoje neurotyczne przejmowanie się jakąś rzeczą. Na przykład, nie wiem, rodzina przyjeżdża na obiad i żeby to jakoś wyglądało. To akurat może nie jest tak bardzo moje, ale jako przykład jest dobre. Więc albo tym, co ktoś o mnie pomyśli. Więc zaczynam to widzieć i przeżywam to wciąż, bo nie mogę tego nie przeżywać i nie mogę jakby oszukać siebie, nawet nie mogę zakryć tego duchową postawą, że nie jest spokój, bo to i tak wyłazi w tych momentach, po prostu jak taki przycisk, taki skrzat straszny tam siedzi i tak w danym momencie, jak akurat jesteśmy nieprzygotowani na to, puf, i wszystko się odgrywa. I wiele razy to przechodziłem w ten sposób, że w którymś momencie już po prostu nie mam siły. Nie mam siły przejmować się czymś. Po prostu nie mam siły przejmować się czymś. I nagle jest... Nie mam siły się przejmować czymś, ale nagle wyłania się innego rodzaju siła, która sprawia, że jakoś przechodzę przez to, nie dając się wciągnąć w ten mechanizm. Takie odpuszczenie po prostu, tak? Takie już puszczenie tego. Takie puszczenie. I czasami na jakiś czas trzeba zostawić pewne rzeczy, żeby
ten nowy sposób funkcjonowania w jakiś sposób ugruntował się, powiedzmy, nie? Powiedzmy, ugruntował się tym, że nie przejmuje się. Jak się ugruntuje, można znowu zaprosić rodzinę. Ale czasami to się musi, bo ja chyba wiem, o czym mówisz, bo czasami to się musi w trakcie. Jak na przykład, o, rodzina u ciebie mieszka przez parę dni na święta. I jesteś cały czas w tej roli i no i to, ja akurat tak na bieżąco teraz to przeżyłam, no i to odpuszczenie się gdzieś tam po drodze musiało wydarzyć, bo jak nie, no to byłoby jakoś tam, nie wiem, za ciężkie napięcie i tak dalej i to się jakoś tak, no, takie puszczenie. Wtedy często widzimy, że to nie miało aż tak bardzo, nie miało znaczenia tak bardzo sytuacja, jak właśnie to, że ja się przejmuję, nie? Bo niektórzy właśnie w podobnych sytuacjach w ogóle nie mają problemu. Dokładnie, tylko ta historia, którą sobie opowiadamy, bo kurczę, teraz szkoda, że nie złapałam takiego zdania, bo to sekundę przed tym, zanim podniosłam rękę, ty powiedziałeś, że czy te myśli, czy nie pamiętam, czy użyłeś tych słów, mogą zakłócić to, czym jesteśmy. Mogą zakryć, czy to, zakłócić. Zakryć, czy to, co się wydarza. No i moja pierwsza myśl była tak, no zakłócaj, bo że w tym momencie to po prostu wręcz przesłania. Tylko, że właśnie, żeby nie zapominać, że nawet ta cała przesłona, nawet to całe zachmurzone niebo czarne, że to nie jest cała prawda. Bo w takim momencie, jak człowieka, jak mnie na przykład zalewa taka fala strachu, bo to był strach, czego doświadczyłam ostatnio, taka, że aż mnie samą zaszokował, bo ja miałam takie coś, ja nie pamiętam nawet, żebym ja miała taki strach, ale to tak wyraźnie przyszło, więc no, nie wzięło się to z tego momentu, to musiało być jakaś pamięć, jakaś przeszłość, jakieś uwarunkowanie. I to jakby miałam takie wrażenie, że przykrywa wszystko, ale wrażenie, bo no już za dobrze wiem, że to nie jest wszystko, nie? Ale znam doświadczenie właśnie, czy te słowa, czy te myśli, czy te zdarzenia mogą przykryć, kurczę, mogą na chwilę sprawić wrażenie, że nie ma nic innego, no. Jak sobie przypomnę, że mogłam kiedyś żyć w takiej perspektywie, że naprawdę to, co się wydarzało, coś trudnego, to po prostu był cały świat. Taka właśnie tunelowa sytuacja, takie tunelowe myślenie. No to mam teraz takie poczucie, uff, jak dobrze, że wiem, że to nie jest już wszystko. Bo te rzeczy się będą wydarzać. Takie różne. No życie, no, nie lubi się nudzić. Tak. Czasami też pewne rzeczy przychodzą, kiedy jest już taka gotowość, żeby je przyjąć, nie? Żeby je przyjąć. Czasami ten strach faktycznie nie był aż taki, jak w tym momencie, kiedy teraz on wychodzi. Ale być może wychodzi właśnie dlatego, że jest już taka gotowość, żeby go przeżyć, nie? Żeby go przeżyć. Być może w tym przeżyciu zobaczyć właśnie, że już nie musi to się odgrywać w ten sposób. Albo przemień jest problemem. Nie jest problemem. No ja się teraz cieszę, że ja to tak zobaczyłam. Bo dosłownie ja miałam, tak dałam sobie taki czas, że ja tego na przykład nie zagadałam, ani nie wpuściłam się w wir jakiegoś działania, tylko ja tak po prostu usiadłam na kanapie i tak się przyglądałam. Co się dzieje tutaj? No to było ciekawe doświadczenie. Takie coś. Wow. Aha. Ty się już tak bardzo przejmuje. A kiedyś ja to bym po prostu pewnie coś tam zaczęła sprzątać albo coś tam poprawiać. Teraz się śmieję, jak sobie o tym opowiadam, ale no, jak zawsze przed satsangiem, nie? Ja mam zawsze jakieś historie. Przed satsangiem coś musi się wydarzyć. No, dobra. Dzięki, Jacek.
Cieszę się, że mogłam o tym opowiedzieć sobie, wam. Super, dzięki. Dzięki. Tu jakby dwie niesamowicie ważne rzeczy zostały wypowiedziane. Pierwsza to właśnie z tym, że nic nie może zasłonić tego czystego miejsca i fajnie jest taki przykład z kartką albo z niebem, ale weźmy kartkę, jeśli wziąć kartkę i powiedzmy namaluję na niej kropkę albo jakiś mały obrazeczek, to widzę ten obrazek i widzę kartkę. Gdzieś ta kartka jest widoczna. Jeśli zamaluję całą kartkę, na pierwszy rzut oka wydaje się, ok, widzę tylko obraz, nie widzę już czystej kartki, ale to wciąż jest kartka. To wciąż pod tym jest kartka. Tak samo z niebem, jeżeli z parę chmur widać niebo, jeżeli całe niebo zostanie zasłonięte, to nie znaczy, że za tymi chmurami nie ma tej wielkiej, otwartej przestrzeni, tylko gdzieś z perspektywy kogoś, kto stoi na powierzchni naszej planety, widać tylko chmury. Więc to jest jedna mała perspektywa. I to faktycznie jest w pewnym momencie, staje się naszym doświadczeniem. To właśnie, kiedy ileś tam razy zagubimy się i już po którymś razie wiemy, że jakby to, co w nas prawdziwe, nie zostało w żaden sposób zasłonięte i nic złego się nie dzieje, kiedy na chwilę jest wszystko wydaje się być totalnie przysłonięte, nic się złego nie dzieje. To jest też ta nasza siła. Bo kiedy właśnie jest tak, gdzie tu jest czarne chmury, to mogę w tym pozostać totalnie spokojny. I to właśnie daje siłę. To właśnie daje siłę, że okej, wiem, że to minie. Okej, wiem, że to nie jest wszystko. I wiem, że życie przeprowadzi mnie przez to. I że jest tutaj coś prawdziwego, co czego nie da się zapomnieć. A drugą ważną rzeczą jest to właśnie, kiedy siadam z tym, co jest, nie uciekając od tego, jeżeli jest na przykład lęk. Czasem do pewnego momentu wydaje się to być wręcz niemożliwe, ale przychodzi taki moment, kiedy jest na tyle dojrzałości w nas, że mogę zatrzymać się na chwilę i po prostu czuć to, co jest. Czuć lęk, czuć emocje, czuć jakiegoś rodzaju komentarz, na przykład oceniający mnie. Spojrzeć na niego, nie uciekając od niego, nie odwracając od niego wzroku i nie próbując nic z tym robić, po prostu być z tym przez moment. I przez ten moment to może być niewygodne, może być wręcz bolesne. Wszystko może się tutaj wyrywać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie, proszę, nie. Ale kiedy to zostaje przeżyte w ten sposób, nie uciekając, nie odwracając wzroku, nie próbując zmieniać tego. To właśnie wtedy nagle ta czysta kartka znowu zaczyna być widoczna. To niebo znowu zaczyna być widoczne. Bo jeśli jestem w takim ruchu odwracania uwagi od czegoś, w takim ruchu walczenia z tym, co i tak się dzieje, to ciężko mi zobaczyć to czyste, ciężko mi dopuścić to czyste miejsce. A kiedy zatrzymuję się, jestem po prostu z tym, co przychodzi. Niech to płynie, niech to płynie, niech to płynie, niech to płynie. Wtedy ta uwaga. I pozwalam sobie być z tym, niech to płynie, niech to płynie, ale nie jestem też wpatrzony w to, o Boże, jak to płynie, o Boże, jak to płynie. Czasem na początku tak jest, że my tak patrzymy na to. Ja tak patrzę na to, nie mogę oderwać wzroku od tego. Ale moment, w którym trochę bardziej staję jako taka nieporuszona przestrzeń i tak patrzę, płynie,
odpływa, przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. Jak przychodzi, to nie staram się zatrzymać tego, żeby tego nie było. Jak jest, to nie walczę z tym. Jak odchodzi, to nie próbuję tego znowu ściągnąć z powrotem. Czekaj, bo jeszcze się nie napatrzyłem na ciebie. Jeszcze się nie naprawiłem. Tylko jak odchodzi, to pozwalam temu odejść. Jeśli przyjdzie znowu, to znowu widzę, przychodzi, przez chwilę jest, odchodzi. Nic z tym nie robię. Nic z tym nie robię. To nagle, wow, to się dzieje, ten ruch się wydarza, ten ruch się wydarza, a ja jestem, a ja jestem. Wtedy rzeczywistość tego ja jestem, tego czystego bycia z powrotem się odsłania, z powrotem staje się moją rzeczywistością, twoją rzeczywistością. Z powrotem zaczyna nabierać smaku. I wtedy jest o, spokój. O, wszystko jest w porządku. O, nie ma żadnego problemu. I w miarę właśnie takiej praktyki widzenia, to przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi, ja jestem, ja jestem. Przychodzi jakiegoś rodzaju siła do tego, że gdzieś te rzeczy coraz mniej nas bolą, coraz mniej nas poruszają, coraz mniej są niewygodne. Nawet jeśli przez chwilę są niewygodne, to coś tutaj już nie mówi. To jest dla mnie niewygodne. Po prostu jest przez chwilę doświadczenie niewygody. I za chwilę to też odchodzi. Być może niektóre z tych trybików będą się działy, jeszcze działy, działy, działy. Jedne dłużej, drugie krócej. Inne do samego końca. Ale coraz bardziej widać, że to wszystko nie jest problemem, nie jest problemem, nie jest problemem. I coraz łatwiej odnajdujemy spokój w sercu, zrozumienie też. Tą naturalną jakość akceptacji płynącą z tego czystego bycia, miłość. Radość, bo nagle okej, jest okej. Dla mnie to jest też najczęściej takie, cokolwiek przychodzi, oddaję to. Nie zatrzymuję tego dla siebie. Okej, Łukasz. Cześć, dobrze cię widzieć. Ciebie też. No, ogólnie zaczęła się medytacja i chciałem, żeby było tak fajnie jak wczoraj. Nie chciałem zabrać siebie w to fajne miejsce. I zadziało się tak, że no, był jakiś ból, jakaś niewygoda. Pojawiła się część mnie, która chciała być też zabrana w to miejsce, a ja jej nie chciałem w to miejsce zabrać, bo stwierdziłem, że z nią mi nie będzie tam wygodnie. Tak jakby czuję, że mam w sobie takie części, które wyparłem i stwierdziłem, że nawet jeżeli idę ku przebudzeniu, to te części nie zasługują na to. One nie zasługują na miłość. To jest w ogóle niesamowite. Adi Ashanti kiedyś powiedział, że cokolwiek odrzuci, nie pamiętam dokładnie tych słów, ale w takim sensie cokolwiek odrzuciliśmy, wróci i nas ugryzie w tyłek. I to jest w pewnym sensie prawda, bo właśnie cokolwiek nie chcemy zaakceptować, cokolwiek nie chcemy dopuścić, będzie nam ciążyło. Jeśli nie chcę tego widzieć, no to mogę tego nie widzieć, ale to jednak będzie gdzieś
gdzieś uwierało. Więc to jest ten drugi etap, że tak powiem, nie? O którym tutaj dzisiaj już mówiliśmy, gdzie spotykam to ludzkie i to jest duży krok. To jest krok, który często wymaga odwagi spojrzeć, bo też w pewnym sensie uczymy się naprawdę widzieć rzeczy z tej perspektywy, naprawdę otwierać się na tą perspektywę, że no, jakby Bóg niczego nie odrzuca, źródło niczego nie odrzuca, nie? Niczemu nie mówi nie. Niebo nie mówi nie chmurom, które się na nim pojawiają. Zawsze jest niebem. Więc to źródło, to czym jestem, niczego nie mówi nie. Niczego nie mówi nie. Umysł warunkuje. Pewne rzeczy przyczyniają się do cierpienia, inne przyczyniają się do szerzenia radości. Z ludzkiej perspektywy tak jest, ale to, czym jestem, to otwarte serce niczego nie odrzuca. Niczego nie odrzuca, więc jeżeli chcę, bo czasem przez moment jest nam to tak dane w taki sposób, że coś się otwiera i po prostu czuję tą otwartość. Po prostu czuję tą otwartość. To też Adyashanti nazwał miesiąc miodowy przebudzenia. Czasem to jest kilka lat miodowych. O, miodowe lata, też był taki serial, dobra. Kilka lat miodowych przebudzenia, ale właśnie później jest ta konfrontacja z tym i to, na ile jestem w stanie stanąć w prawdzie, że to też jest okej, że to też jest okej. Kto chciałby to zmieniać? Kto chciałby zmieniać to doświadczenie? Ten Łukasz, ten Jacek, ta Olga, ta Aleksandra, ten Maciek, Tomek, Krzysiek, Andrzej, ktokolwiek, każdy. To wszystko jest takie, jakie ma być. Takie, jakie ma być. I to jest często wyzwanie też duże. Bo są rzeczy, które są naprawdę trudne. Czasem łatwo jest siedzieć tak i mówić, wszystko jest okej, ale kiedy coś nas naprawdę uderza, wtedy ciężko powiedzieć okej do tego. Ciężko powiedzieć okej do tego. Ale to jest w jakiś sposób wyzwanie tej drogi. Wyzwanie tego stawiania się do prawdy. Tak, bo to jest coś jakby przeciwny kierunek, jak całe życie stosowałem wobec siebie przemoc, wobec jakiejś części siebie i spychałem ją, niszczyłem i teraz ona tak jakby powoli się ujawnia i też na takiej trochę zasadzie jak zbity pies, no jak taki pies, który był bity i jakby ta część zaufanie łapie do nas powoli, tak powoli. Coraz bardziej się pokazuje, co zaczyna podawać łapę, to jest takie, wyczuwa, bo się boi, cały czas się boi, ale się po kawałeczku jakby ujawnia. I sprawdza, czy ta część sprawdza i się pyta, czy mnie też pokochasz. Tak, i to jest ważny i czasami delikatny proces właśnie. Takiego patrzenia w te różne ciemne zakamarki swojej istoty i takie przygarnięcie ich również i jednocześnie czasem z taką siłą, żeby nie zatracić się w tych aspektach siebie. Nie zatracić tej czystej perspektywy, a jednocześnie właśnie przyjąć je również. Czasem lepiej nawet powiedzieć mniej, a zostać po prostu tutaj. Po prostu tutaj. I jeśli coś bardzo chcę, na to też jest miejsce. Jeśli coś bardzo czeka, na to też jest miejsce. Wszystko jest okej.
Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Czasem cisza potrafi być taką piękną przestrzenią, której czasem znajdujemy ukojenie, a czasem pokazuje nam troszeczkę ten nasz umysł. Kiedy ten zaczyna się zastanawiać, co się właściwie dzieje. Co mam teraz zrobić? Być może jak wykorzystać tą ciszę lepiej? O co tutaj chodzi? Ale podczas gdy umysł zaczyna na przykład rozważać to, co się dzieje, to coś tutaj spokojnie patrzy na ten umysł. Spokojnie patrzy na ten umysł. Czasem przez moment jest zaangażowanie tym umysłem, ale coś tutaj spokojnie patrzy nawet na to zaangażowanie. Nawet na to zaangażowanie. Jeśli zostawisz to w spokoju i ten umysł, o co chodzi, po co to, dlaczego tak, jak mam zrobić to, jak odkryć siebie, jak puścić bardziej, jak przepracować to, kto się dzieje. Jeśli zostawisz też zaangażowanie, które czasem przychodzi jako taki właśnie ruch energii, taki ruch. Muszę tam spojrzeć, muszę to rozważyć. To jest takie interesujące. Może przychodzić w formie odczucia, ale nawet to jest widziane, po prostu widziane. Przez ciebie, który jest. Wtedy odkrywamy, czym jest prawdziwy spokój. Takie odłożenie umysłu nie oznacza, że rezygnuję z używania go, kiedy jest potrzebny. Ale przede wszystkim nie podążam w neurotyczny sposób taki. Taki sposób, gdzie szukam ciągłego zaspokojenia w rozwiązywaniu czegoś, na przykład w utwierdzaniu się w czymś. I zaczynam widzieć, że mój spokój nie jest uwarunkowany umysłem, który dojdzie do czegoś. Umysłem, który coś rozwiąże. Umysłem, który znajdzie odpowiedź. Ale właśnie droga do spokoju jest troszeczkę w inną stronę, gdzie zostawiam to. Zostawiam to. Kiedy jest potrzeba, to używam umysłu. A kiedy chcę odpocząć, po prostu zostawiam. A to zostawienie jest w pewnym sensie zobaczeniem, że to, czym jestem, już zostawiło. Więc to jest taki krok w tył. Na chwilę uwaga jest tutaj, w dzianiu się. Za chwilę jest ten krok w tył. To, czym jestem. Nie potrzebuję podążać za umysłem. Nie potrzebuję podążać za tym, co się dzieje. Pozostaje spokojne.
I czasem tak bardzo oczywiste jest dla nas to, co się dzieje w świecie. Tak bardzo oczywiste. A czasem tak bardzo nieoczywiste jest to, że jest tutaj coś jeszcze. Ty jesteś tym. I to coś jeszcze, czym jesteś, w swoim smaku, w swojej jakości jest totalnie nieokreślone tym, co się dzieje. Totalnie nieograniczone tym, co się dzieje i totalnie nieporuszone tym, co się dzieje. Nieporuszone. A jednocześnie nieoddzielne. Nie jest takim martwym oddzieleniem. Jestem nieporuszony jak skała. Jest totalnie żywe. Totalnie obejmujące i przeżywające również te zranione części nas. Totalnej, można powiedzieć, empatii, totalnym objęciu tego bólu czasem, tych ograniczeń. A jednocześnie pozostaje totalnie niezranione tym bólem. Totalnie nie. Nietknięte. I w tej nieporuszoności, jeśli ona nie stanie się postawą umysłu, która stawia ścianę, ale objawia się w tym taka prawdziwa, nieporuszona otwartość, wtedy naprawdę odkrywamy, co to znaczy bezwarunkowa miłość. Nie mówię tego po to, żeby to były wielkie słowa, ale w tym naprawdę jest miłość. Nie taka emocjonalna, ale właśnie taka płynąca z totalnego przyjęcia, z totalnego odczuwania życia. Z totalnego braku granicy.